Serial w całości powstał dzięki wsparciu mecenasów Nauka to Lubię. Jeżeli chcesz nas wesprzeć, link znajdziesz w opisie do tego filmu. Tomasz, Tomasz, czy ty mnie słyszysz? Czy ja mam wyładowane akumulatory, że mój sygnał do niego nie trafia? Tomasz, Tomasz! Co? Gdzie? Kto mnie woła? No wreszcie, ile ja się nawołałam. Gdzie ty byłeś? Jak to gdzie? No w domu jestem, znaczy w domu. Centrum kontroli lotów. W domu to jestem ja. Wyobraź sobie, że właśnie przelatuję między Księżycem a Ziemią. Po co? Przecież ty jesteś sondą badawczą. Po co lecisz w kierunku Ziemi? Przecież my już o Ziemi wszystko wiemy. Oj, to nieprawda. Ziemia jest rzeczywiście najbardziej znaną planetą. W końcu to nasz dom. Ale to nie tak, że wiemy o niej już wszystko. Bardzo mało wiemy o tym, co dzieje się przy dnie ziemskich mórz i oceanów. A przecież patrząc na Ziemię z kosmosu, od razu widać, że większa część powierzchni naszej planety pokryta jest wodą. To dlatego o Ziemi mówi się niebieska planeta. Od razu chcę ci powiedzieć, że jestem sondą kosmiczną, więc jak chciałbyś zbadać morza i oceany, to raczej musiałbyś zadzwonić do batyskafu. Znam jednego, całkiem przystojny, mogę ci dać jego numer. A powiedz mi lepiej, czy my wiemy w ogóle skąd Ziemia się wzięła? Powstała wtedy, kiedy wszystkie inne planety Układu Słonecznego. Jest w idealnym miejscu, ani za daleko od Słońca, ani za blisko. Gdyby była za daleko, byłoby tutaj zimno. Nie rosłyby rośliny, a zwierzęta nie miałyby co jeść. Może coś żyłoby głęboko pod wodą, ale Ziemia raczej przypominałaby śniegową kulę. No i znając życie, to pewnie powiesz, że gdyby była za blisko, to też byłoby źle. Zgadłeś, wtedy byłoby zbyt gorąco. Może nawet tak jak na Wenus? Pamiętasz, jak ostatnio ci opowiadałam? Ale to nie wszystko. Ziemia ma wyjątkowo przyjazną życiu atmosferę. Musimy uważać, żeby jej nie zniszczyć, bo wtedy życie tutaj byłoby trudne, a może nawet niemożliwe. No czytałem o tym, że właśnie nie za bardzo szanujemy naszą Ziemię i że może się to dla nas bardzo źle skończyć. Temperatura, jaka panuje na Ziemi, powoduje, że na prawie całej planecie woda może być w stanie ciekłym, a bez tego nie mogłoby powstać życie. Ziemia jest jedynym miejscem w całym kosmosie, w którym na pewno jest życie. Może jest też na innych planetach albo księżycach, ale na razie tego nie wiemy. Zresztą te inne miejsca też mam zamiar odwiedzić. Mam nadzieję, że mi na to pozwolisz. Nie, no jasne, że ci na to pozwolę, bo bardzo mnie ciekawi, jak tam te miejsca wyglądają. I mam nadzieję, że w końcu wylądujesz na powierzchni jakiejś planety albo jakiegoś księżyca, bo dotychczas wszystkie te miejsca obserwujesz tylko z góry. Tomasz, czy ty nie przesadzasz? Gdzie miałam wylądować? Na Słońcu? Na gorącym Merkurym albo na Wenus, na której ciśnienie natychmiast by mnie zgniotło? Już dobrze, dobrze, już się nie denerwuj, tylko opowiadaj dalej. O życiu wciąż niewiele wiemy. Wciąż odkrywamy nowe fakty o bakteriach i wirusach, ale także o większych organizmach. Wiedziałeś na przykład, że rośliny ze sobą rozmawiają? Serio? Roślinko, halo, halo, czy ty mnie słyszysz? Tomasz, one rozmawiają w swoim własnym języku. A z tego co widzę, paprotkę musisz natychmiast podlać. Przecież ty jej tam zrobiłeś pustynię. Ojej, rzeczywiście. Z tego, co mówisz, to i o Ziemi, ale też o życiu na Ziemi musimy się rzeczywiście bardzo dużo nauczyć. A teraz mam dla ciebie ciekawostkę. Na pewno wiesz o tym, że na Ziemi żyją miliony gatunków roślin i zwierząt, ale może nie wiesz o tym, że kolejne miliony czekają na odkrycie. I to na odkrycie młodych naukowców. No widzisz, ile jest jeszcze na Ziemi do zrobienia? To teraz ja może cię zaskoczę. Życie na Ziemi mogłoby nie istnieć, gdyby nie Księżyc. Kiedyś, przed wieloma miliardami lat, doszło do kosmicznej kolizji. W Ziemię uderzyła planeta tak duża jak Mars. W wyniku tej kraksy od Ziemi oderwał się Księżyc. Co ty nie powiesz? Przecież Księżyc jest dużo mniejszy od Ziemi. Przecież gdyby Ziemia była wielkości jabłka, to Księżyc byłby wielkości, no, takiego winogrona. Ciekawe. A wiedziałaś o tym, że ponad 50 lat temu ludzie chodzili po powierzchni Księżyca? Znam sprawę. No, a tych ludzi też znasz? No co ty? Znałam ten lądownik. Powstaliśmy w tym samym warsztacie. Dawno nie miałam już z nim kontaktu, wiesz co? Chyba go odwiedzę, jak tylko skończę misję.
Tomasz, posłuchaj, miło mi się z tobą rozmawia, ale ja muszę lecieć na Marsa. Coś czuję, że za niedługo i tam wyląduje człowiek.